Specjaliści, którzy pracują przede wszystkim z dziećmi, to pedagodzy specjalni, którzy są w klasach z dziećmi i pracują bezpośrednio z dziećmi niepełnosprawnymi. Dodatkowo dzieci mają 2 godziny rewalidacji ze specjalistami rewalidacji, którzy wyrównują trudności i te dysfunkcje dzieci, które mają wskazane w orzeczeniu. Oprócz tego w kadrze mamy psychologa, pedagoga, a także prowadzimy zajęcia specjalistyczne z biofeedbacku oraz metody Warnkego. W tym roku również pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo 2 rehabilitantów. W każdej klasie mamy od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Dodatkowo są także dzieci ze zespołem Aspergera, którzy są w klasach ogólnodostępnych i w tych klasach pracuje z dziećmi specjalista wspomagający nauczyciela podczas lekcji, dostosowując metody, formy pracy do potrzeb i niepełnosprawności dzieci, pracując nad integracją całego zespołu klasowego, nad tym, żeby wszystkie dzieci, czy niepełnosprawne, czy zdrowe, czuły się w tym zespole dobrze. Naszymi głównymi wartościami są miłość, mądrość i sprawiedliwość. Chcemy pracować tak z wszystkimi dziećmi, aby te 3 wartości przede wszystkim przyczyniały się do tego, aby także nauka stawała się głównym celem do pracy. Wszyscy nauczyciele, którzy pracują w naszej szkole, są nauczycielami przeszkolonymi pod kątem pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i stosują różnorodne metody i formy pracy podczas lekcji, tak aby każde dziecko na miarę swoich możliwości osiągnęło sukces. Praktycznie każdy nauczyciel tej szkoły ma studia drugie, czy z oligofrenopedagogiki, czy z pedagogiki specjalnej, więc ma przygotowanie, wykształcenie do tego, by pracować ze wszystkimi dziećmi. Jeżeli chodzi o pracę wychowawcy, kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby wychowawca tak planował swoją pracę wychowawczą zarówno z dziećmi, z rodzicami, z innymi nauczycielami przedmiotu, by integrować zespół klasowy, by pracować nad akceptacją, szacunkiem, tolerancją, ale także by uczyć dzieci reakcji na niewłaściwe zachowania, niezależnie od tego, czy to dziecka zdrowego, czy dziecka niepełnosprawnego. Nauczyciele przedmiotu natomiast, stosując różnorodne metody i formy pracy, tak organizują swoją pracę na lekcji, by każde dziecko mogło zrozumieć temat, mogło zdobyć nowe umiejętności, a także zdobyć wiedzę. Tak samo jak na sprawdzianach, czy kontrolnie oceniają, każde dziecko ma dostosowane i indywidualizowane ocenianie, także na klasówkach, sprawdzianach, czy innych formach sprawdzania wiedzy.